Kilka słów na temat pompy ciepła, bo kiedyś rysowałem coś takiego, że narysowałem tak, powiedzmy, że tu jest grunt, albo nie, to są wody gruntowe, to jest grunt, tutaj mamy dom. O, jest domek i tu mamy grunt. W domku jest jeszcze kanał, taki płytki. I tu mamy po jednej stronie jedną studnię i tu jest filtr. A tu po drugiej stronie mamy drugą studnię i też jest filtr. I tu mamy rurę przeprowadzoną, tu jest trochę podkopane w tym kanale i to idzie, tu stoi pompa ciepła, a druga rurka wychodzi tu i idzie sobie tędy, o. I tak, tu jest ciepła woda po tej stronie, to jest ciepła woda. Tak, a po drugiej stronie już jest zimna i woda płynie nam w tą stronę. W tą stronę. Jaki jest problem? Problem jest taki, że od tego poziomu tutaj do tego poziomu źle. Wróć. Problem jest inny, jeszcze inaczej. Ops. Te mazaki to chyba nie są dobre. Co? Chyba dwa mazaki kupiłem. Nie zmyję już tego. To nie są mazaki do permanent ten jest. Trzeba będzie, nie wiem jak to umyć, ale coś się będzie trzeba wymyśleć. Jak nie, to się kupi nową tablicę. No to porażka. Tutaj, ta odległość nas interesuje. Tak? To jest lustro wody. Tak, to jest lustro, tu jest woda. Jest wszędzie woda. No i tutaj jest mniej więcej 3 metry. 3, może troszkę więcej. I tu jest jakieś tam ciśnienie. Tu jest ogólnie ciśnienie. Tu jest też parę metrów z 3. Tu też jest 3 metry. Tu jest 3, powiedzmy, tu jest 3. I tutaj woda jest pod ciśnieniem 0,6 atmosfery, albo nawet więcej, bo jeszcze jest ziemia na górze. No nie, powiedzmy, że 0,6 atmosfery, a tutaj jest 0,3, ale na minusie. No i ta różnica między tym a tym powoduje to, że z tej wody zaczyna się wydobywać powietrze. Jak ono się wydobywa, to się nam zapowietrza tutaj. Głównie zapowietrza się w tym miejscu, tutaj, jak ma ta woda lecieć w dół już. Tu jak leci po prostym, no to ona się tutaj może trochę zbierać, ale tutaj na tym załamaniu ona nagle w pewnym momencie stwierdza, że ona w dół już nie chce iść, że powietrze nie chce iść w dół. Tu jest pompka, która to pompuje, tą wodę. Tu jest pompka, która pompuje wodę. I ta pompka, ona ma tam, nie wiem, z 50 W, niedużo. I ona sobie pompuje, a tutaj się to powietrze wydobywa z tej wody,
i zaczyna go przybywać. Z tego co zauważyłem, to tutaj pod koniec najbardziej. Tutaj jest tego powietrza coraz więcej i tej pompce jest coraz trudniej. Aż przepływ spada na tyle, że pompa się wyłącza, bo albo ciśnienie gazu jest za małe, ssącego, sukszum, czyli na ssaniu, albo temperatura gazu jest za niska. Tam są takie czujniki i pompa określa, a czemu jest za niska, bo woda nie przepływa. Ciśnienie też może być, nie wiem, akurat nie znam się aż na tym tak dobrze, ale prawdopodobnie chodzi o to, że jak ciśnienie gazu spada, nie, ten inny jest komunikat. Są dwa komunikaty, 108 i 110 i obydwa dotyczą właśnie albo gazu ssącego, albo temperatury, albo ciśnienia. I że coś jest nie tak. No i zauważyłem, że po prostu, jeżeli ten przepływ wody jest za mały, zbyt wolny, no to tam nie wiem, czy się na wymienniku ciepła, czy tam się lód osadza, czy coś. Po prostu ten gaz się tam za bardzo ochładza. No i pompa się wyłącza, bo ma takie zabezpieczenia. No i słusznie. I co zrobiłem? Dołożyłem, bo mam hydrofor, mam zbiornik hydroforowy z pompą, który sobie ciągnie, też jeszcze jeden filtr, jeszcze jedna studnia jest i on sobie ciągnie wodę i podłączyłem tu, także jest sterownik od nawodnienia, który steruje elektrozaworem i co pół godziny elektrozawór się włącza i puszcza wodę. I wtedy to powietrze zostaje wepchane tu pod ziemię. I pompka obiegowa, solankowa w pompie ciepła wtedy znowu daje radę, jest fajny przepływ, szybki, wszystko jest fajnie. Temperatury gazu spadają, rosną, wszystko się tam normuje, bo są dwie temperatury gazu, nie? Jest na rozprężaniu i na sprężaniu. Więc to jest zanormować. Pompa zaczyna lepiej grzać od razu i co? No i jest ok. Tylko że co pół godziny tutaj hydrofor, a hydrofor ma pompkę, która ma 800 W. Tu jest z 50 góra 100, a tu i 800. Także ta jest w stanie przepchnąć, jakby tu było nawet 10 metrów powietrza, to ona by to przepchała, tak? Bo ona daje ciśnienie, ona daje prawie 4 atmosfery jest w stanie, myślę, że 4 atmosfery jest w stanie dać ciśnienia, a ta w tej pompce to ona nie wiem ile tam ona ma podnoszenia słupa wody, metr, dwa, trzy góra, nie, niewiele, więc jeden metr słupa wody to jest 0,1 atmosfery. 10 metrów to jest jedna atmosfera. Czyli jak masz pompkę, która daje 4 atmosfery, no to na 40 metrów w górę jest w stanie wodę podnieść. A jak masz pompkę taką słabiuteńką, jak do ogrzewania, do centralnego ogrzewania pompki ogólnie. One są słabe, one mało prądu zużywają, no bo one z reguły chodzą w obiegu no tak to wygląda, że tam jest obieg zamknięty, one nie muszą walczyć, one nie muszą pokonywać grawitacji. A tutaj w związku z tym, że to powietrze się nam pojawia, to w pewnym momencie ta woda po tej stronie jest cięższa niż ta po tej, rozumiecie? Po tej stronie nagle się robi tej wody ten słup. Jakby wam to narysować? Mamy dwa słupy wody. Jeżeli w tym zacznie się zbierać powietrze, ten powiedzmy będzie tyle, a ten będzie tego będzie tyle,
a tego będzie tyle. No wiadomo, że ten jest lżejszy, a ten jest cięższy, więc ten będzie ciążył w tą stronę. Taka sytuacja jest tutaj, że jak jest wszystko fajnie przedmuchane, przepłukane, nie ma powietrza, to jest równowaga. I ta pompka, ona sobie po prostu tylko tą wodę przepycha z jednego miejsca na miejsce, ale nie musi walczyć, nie musi niczego podnosić, nie walczy z grawitacją. Ale jak tutaj zaczyna się zbierać nam powietrze, no to się robi ta sytuacja, że tutaj tak jakby tego powietrza, nie mamy równowagi, tylko robi się nierównowaga. I tej pompce jest coraz trudniej, ten coraz słabiej pompuje. Powietrza cały czas oczywiście przybywa. I w pewnym momencie, no może nawet jakby nie było zabezpieczeń w pompie, to po prostu pompa by zamroziła wszystko i wszystko by się spaliło. Chodziłoby na pusto, w powietrzu by się kręciło bez chłodzenia, bo woda chłodzi też, przepływając woda chłodzi pompę. Jeżeli pompa chodzi na pusto, na powietrzu samym, to się zaczyna grzać. Opory są coraz większe, bo wiadomo, jak się coś rozgrzeje, to może zacząć stwarzać większy opór. Zmieniają się tam te parametry, rozszerzalność, ciepła i tak dalej. I się zaciera. No albo się silnik spali, albo coś innego, albo korki wywali. Różnie to bywa. No i tak to mniej więcej wygląda. Także tutaj, tą rurę, którą robiłem w tą stronę, tutaj był wodociąg. I tutaj trafiłem w wodociąg. Tak? Z tego kanału tutaj się przebijałem, bo tutaj są jeszcze fundamenty, trzeba zauważyć. Tu są jeszcze fundamenty w koło. I tutaj jeszcze mam, bo tutaj mam taki zjazd do garażu. I tutaj miałem taką studzienkę jeszcze. Już musiałem pod tą studzienką przejść. No, są fundamenty, bo ta studzienka, to nawet było na filmie widać, jak ta rura pod tą studzienką przechodzi, bo odkopałem tam, bo na początku tak zrobiłem, że pod fundamentami mi przyszedłem, ale zahaczyłem o studzienkę i nie chciałem mi iść. Także było trochę zabawy. No i doszedłem do tego wodociągu i tu on po prostu nie wytrzymał. A tu miałem po prostu taką wykopaną dwumetrową dziurę. Zaraz obok tego wodociągu, parę centymetrów od wodociągu była ta dziura wykopana. No i po tej stronie też mam wykopaną jedną dziurę i na końcu mam wykopaną drugą dziurę. No i teraz jestem na etapie takim, że ten kawałek mam już zrobiony, ten kawałek mam już zrobiony i w tym momencie rura idzie tędy, o, w ten sposób. Czekam teraz na kamerkę tą, znaczy nie kamerkę, bo kamerkę mam. Mam taką kamerkę inspekcyjną, tylko czekam na przedłużacz do niej, bo to ma tylko 10 metrów, a ja tam mam 18 metrów rury. Tutaj wszedłem, mniej więcej tam zostało mi jakieś jeszcze 6 metrów do przejścia. 12 metrów wszedłem, tak zaczęło ciężko iść, już przestał się piasek wypłukiwać. Także prawdopodobnie... od czego by to zacząć? Po kolei. Ja to się przebijałem taką stalową rurą. W tą stronę próbowałem plastikowymi, ale się okazało, że plastikowe nie za słabe są, że w pewnym momencie jest opór taki duży, że plastikowa rura nie nadaje się. Więc w tą stronę poszedłem już stalowymi, nie było problemu, wszystko elegancko przeszło. Trochę zabrakło mi rury, bo ten odcinek tutaj miał jakieś 21-22 metry, a ja miałem tylko 18 metrów rury, bo tak sobie policzyłem i no źle mi wyszło. Nie chciało mi się po tą rurę jechać, dospawywać już, tylko się przebiłem. Zresztą i tak wiedziałem, że w tą stronę muszę się troszeczkę odkopać, prawdopodobnie ze względu na to, żeby i rurę wyciągnąć, a potem żeby ją włożyć. Bo teraz tak, wyciągnąłem ją w tą stronę, to na ostatnim filmie było widać, jak wyciągam tą stalową rurę w tą stronę, a teraz zacząłem ją wkładać w tą stronę. I w tym momencie jestem na takim etapie, że mam
12 metrów rury włożone i 6 pewnie wystaje. I tutaj już jest akurat równiutko 18 metrów teoretycznie. Tylko nie wiem, czy trafię z tego dołu do tego, ze względu na to, że nie wycelowałem sobie. Bardziej się skupiłem na utrzymaniu poziomu niż na wycelowaniu. Wydawało mi się, że jak jest równo z dziurą, to że trafię, ale potem tak zacząłem patrzeć i tak, no nie jestem pewien, nie jestem pewien. Zresztą ogólnie trochę się boję, że ta droga mogła mi gdzieś skręcić. No zobaczymy, wezmę kamerkę inspekcyjną i będę widział, czy ona gdzieś mi ta droga nie skręciła, bo jak mi ale to rury raczej stalowe nie skręcają w ziemi. To plastikowe tak lubią, ale stalowe tego nie robią. Także w tym momencie lecę na 3 studnie. Tak naprawdę do pompy ciepła mam podłączoną tą studnię, bo tutaj mam o 1 stopień wyższą temperaturę. A z tej studni tą studnię podpiąłem pod hydrofor. Także, ale docelowo ma być w ten sposób. Aha, i tutaj zrobię coś takiego, że właśnie zrobię taką studnię. Czyli powiedzmy, że to jest na 2 kręgi zrobię sobie studnię z takim włazem z góry i tutaj jeszcze dam w dół rurę, ten filtr się wyciągnie, rurę tutaj dam 40 cm, a tutaj będzie 1 metr, 1 metr i 2 metry wysokości, coś takiego zrobię. Tutaj po to, żeby to nie zamarzało i żeby był dostęp. I w tą dziurę tutaj wrzucę pompkę od... Zaraz fajne pompki, takie 70 W. 70 W, to nie jest dużo. A ma 4,5 metra słupa wody i 6000 litrów na godzinę. No i zamiast tej pompki, która jest w pompie ciepła i zamiast hydroforu zrobię coś takiego, że tutaj będzie sobie w wodzie ta pompka, ona jest, to jest pompka zanurzalna, to są pompki do oczek wodnych, do fontan i ta pompka po prostu będzie mi tu, kabel się przeciągnie jeszcze w tą stronę pod ziemią do tej studni. I tą pompkę się tam wrzuci, czyli całą nową studnię zrobię. To już będzie taka studnia bardziej głębinowa, już ala głębinowa, nie? Bo będzie normalnie taka rura też ponacinana już tutaj na samym tym, żeby po prostu była filtracja i żeby była odpowiednia przepustowość. O, coś przyjechało? Fedek do mnie? Ciekawe, raczej nie. Dobra. No i jak pompa ciepła będzie potrzebować, żeby się jak się uruchomi, to będzie włączać tą pompkę. Ta pompka będzie tutaj pompać 6000 litrów na godzinę. Dam tutaj jeszcze rury, mam 25 teraz powkładane, ale powymieniam je na 32 wszystko, nie? To wszystko na 32 powymieniam, kabel się przepuści. Teraz jak już dziury mam zrobione, no to do 25 przyczepiam 32, prawdopodobnie przebiję dziurę na wylot i złapię jakimiś śrubami i to powinno się bez problemu udać przeciągnąć w takiej postaci. Po prostu ciągnąc jedną rurę, wyciąga się kolejną, która idzie z tyłu i poprzeciągam od strony garażu, wciągnę jedną 32, a potem wciągnę tutaj. Ale to już jak zrobię jedną i drugą dziurę, jak będę miał gotowe na całości, to wtedy tą 32 też przeciągnę tutaj na całości w tą stronę. I ten tutaj już nic nie będę więcej robił, a tutaj zrobię tą studnię. No i wtedy tutaj nie będzie podciśnienia jakby, tak? Bo będzie woda, tutaj będzie pompa wymuszała ciśnienie. Ona będzie miała te 4,5 metra, czyli to jest 0,45 atmosfery, a tu jest to jakieś minus 0,3, czyli będę 1,5 atmosfery do przodu. Teoretycznie, nie? Zobaczymy w praktyce, bo w praktyce okaże się, jak, bo nie sprawdziłem, jak, na jakim poziomie tutaj są wody gruntowe, ale około 4,5
4,5 metra. Ta pompa jest tutaj niżej z metr. Czyli to 3,5 metra, 3,3,5 metra. No, czyli 0,3, 0,35. To przy 4,5 metra słupa wody i tak jestem 1 albo 1,5, 0,1, przepraszam. To jest permanent marker. Sobie zjebałem sprawę. Jakie to umyję teraz, ciekawe. W ten sposób. No i po temacie.